Medytacje ignacjańskie w życiu codziennym. Wprowadzenie do poniedziałkowej medytacji w oparciu o Ewangelię Świętego Mateusza, rozdział 9, wersety od 27 do 38. Głoszenie Królestwa. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 9, wersety od 27 do 38. Gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: ulituj się nad nami, Synu Dawida. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli Mu: tak, Panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: według wiary waszej niech wam się stanie. I otworzyły się ich oczy. A Jezus surowo im przykazał: uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Medytację rozpoczynamy znakiem krzyża, następnie mówimy stałą prośbę, aby wszystkie nasze myśli, pragnienia i tak dalej. I potem mamy czas na wyobrażenie sobie sceny z Ewangelii. I zobaczmy dwóch niewidomych, zobaczmy, jak są ubrani, na pewno to są ludzie bardzo biedni, jak krzyczą za Jezusem, który ich mija. Posłuchajmy tych słów: ulituj się nad nami, Synu Dawida, jakie wypowiadają. Popatrzmy na Jezusa, który się do nich odwraca, który do nich podchodzi. Oni nie mogli podejść, bo byli niewidomi. Jezus podchodzi do nich. Zobaczmy tę rozmowę. Popatrzmy na twarz Jezusa, który mówi, na twarz niewidomych, jak się ich twarz zmienia w rozmowie z Jezusem. Popatrzmy na tłum, przypatrzmy się całej tej scenie. I prosimy w tej medytacji o wdzięczność za spotkanie z Jezusem. O wdzięczność ze spotkania z Jezusem. Punkt pierwszy. Dwaj niewidomi. Dwaj niewidomi. Wers 27. Otóż niewidomy, który idzie za Jezusem, to jest człowiek, który pragnie zobaczyć Jezusa, ale go nie widzi. To jest niewidomy. Ma wielkie pragnienie, ale też niemoc. Jest po prostu niewidomy. Nie może zobaczyć Jezusa. I to może być nasz stan duchowy. Jestem niewidomy. Mam jakąś niemoc, by spotkać Jezusa. I nazwij tę niemoc. Nazwij, co jest niemocą w twojej relacji z Jezusem. To jest ważne, żebyśmy nazwali, abyśmy zwrócili się konkretnie do Jezusa. Co jest moją niemocą? Co jest moją ślepotą? Niewidomi wołali głośno. I w tym wołaniu jest konkret. Oni proszą, wiedzą o co i wołają głośno.
Dlatego jest ważne, żebyśmy w tej medytacji dali sobie trochę czasu na przyjrzenie się sobie i zobaczenie, co jest moją ślepotą, co jest moją niemocą. Może jakiś brak przebaczenia, może jakieś krzywdy, urazy noszone, brak pogodzenia z kimś. Co jest moją niemocą? Co jest moją ślepotą? I niewidomi, gdy wołali, to jest w wersie 27, to w tym wołaniu niewidomych mamy dwa elementy. Oni proszą o zabranie niemocy bardzo konkretnie i proszą, oprócz prośby mamy wyznanie wiary. Mówią: Synu Dawida, Synu Dawida. I zobaczmy, że dalej w rozmowie z Jezusem te dalsze wersy mówią nam o wierze. Nie mówią o niemocy, ale mówią o wierze. Jezus pyta o wiarę. Czy wierzysz, że mogę to uczynić? To jest pytanie też do mnie, do ciebie. Jak już zobaczysz, co jest twoją niemocą, to Jezus się ciebie pyta, czy wierzysz, że mogę to zabrać? I stańmy przed Jezusem w tej Ewangelii, w tej medytacji. Stańmy przed Jezusem i usłyszmy to pytanie Jezusa. Czy wierzysz, że ja to mogę zabrać? I wyznajmy wiarę. Wyznajmy wiarę. Czy wierzysz, że możesz spotkać Jezusa, że możesz Go zobaczyć? Że On może zabrać twoją niemoc? I tylko On to może zrobić. Niech ta medytacja będzie bardzo mocno umiejscowiona w tej scenie z Ewangelii. Stańmy przed Jezusem. Obok tych niewidomych. Niech będzie ich w naszej modlitwie trzech. Bądźmy obok nich. I rozmawiajmy z Jezusem. Zobaczmy, co jest naszą niemocą. I prośmy, żeby Jezus ją zabrał. Punkt drugi. Nauczanie. To jest wers 35. Nauczanie Jezusa. Przypatrzmy się temu, jak funkcjonuje Jezus. Zobaczmy, jak On naucza. Co On robi. I popatrzmy na to w takim celu, żebyśmy zweryfikowali nasz sposób działania. Bo być może funkcjonujemy troszkę inaczej niż Jezus. I zobaczmy, jakie cechy ma działanie Jezusa. Akurat w tym fragmencie. Więc możemy zobaczyć, że Jezus obchodzi wszystkie miasta i wioski. Nie robi wyjątków. Głosi każdemu, kogo spotka. To jest pierwsza cecha działania Jezusa, którą możemy zobaczyć w tym fragmencie. Jezus nie dzieli ludzi. Nie ma ludzi chorych i zdrowych. Grzeszników i niegrzeszników. Biednych i bogatych. Inteligentnych i mniej inteligentnych. Jezus nie dzieli ludzi, tak jak my dzisiaj dzielimy ludzi. Obchodzi wszystkie miasta i wioski. Dalej zobaczmy, że Jezus nauczał w synagogach, a zatem wpisywał się w kult Żydów. Wpisywał się w liturgię Żydów. Nie szukał innowacji. On się w to wpisywał. Moc Jezusa była w słowie, w znakach, w czynach. Tu była moc. Nie w innowacjach. Ale moc była w znakach, w słowie, w czynach. I takiej mocy w naszym świadectwie szukajmy. O taką moc prośmy, aby naśladować Jezusa. I zobaczmy też, że Jezus nie tylko gada, ale czyni znaki. Nie tylko gada, ale czyni znaki. Tak samo jest i dziś, jeśli tylko na to pozwolimy. Jeśli nie zagadamy Jezusa albo drugiego człowieka, gdy jest czas, żeby Jezus uczynił znak, to my czasem jeszcze gadamy i nie pozwalamy, żeby był znak. Jeśli oczekujemy znaków, jeśli prosimy o nie, to Jezus je da.
bo Jezus tak działał i się nie zmienił. Działał przez słowo, czyny i znaki. I patrząc na sposób działania Jezusa, pytajmy się o nasz sposób głoszenia Królestwa. Jak my głosimy Królestwo? Jak my opowiadamy o naszym spotkaniu z Jezusem? Najczęściej tak przepowiadamy spotkanie z Jezusem, jak sami Go spotkaliśmy. Jak sami Go spotykamy. Jeśli Jezus uzdrowił naszą ślepotę, tak jak tych niewidomych, to będzie Bogiem żywym. Jeśli Jezus nie uzdrowił naszej ślepoty, to będzie Bogiem słabym, sztucznym, takim, który nie ma mocy. Będzie Bogiem martwym. Tylko co jest moją ślepotą? Co Jezus może uzdrowić? W czym wołam, ulituj się nade mną, Boże? Punkt trzeci. Żniwo wielkie. Punkt trzeci. Żniwo wielkie. Jezus dzieli się problemami w głoszeniu Królestwa tylko z uczniami. To jest napisane w wersie 37. Nie opowiada o tym tłumom, ale mówi o tym tylko uczniom. To jest wielka i niesamowita umiejętność. Wielka umiejętność. Dzielić się tylko z najbliższymi wewnętrznymi sprawami. Możemy zobaczyć, jak my to robimy. Jak to wygląda w naszym życiu. Dalej to wyznanie Jezusa o problemach w głoszeniu, o tym, że jest mało robotników, a żniwo wielkie, to zdanie wyraża troskę Jezusa, że nie zdąży pójść wszędzie i że potrzebuje pomocników. I tutaj możemy się zapytać, jak ja uczestniczę w tej trosce Jezusa. Bo dzisiaj Jezus też nie zdąży pójść wszędzie. Kapłani nie wystarczą. Jezus nie zdąży pójść wszędzie. Nieraz widzimy pośpiech kapłanów. Jezus nie zdąży pójść wszędzie. I ja, słysząc te słowa, co ja robię? Jak ja głoszę Chrystusa? Jak uczestniczę w tym, co mówi Jezus? W tej trosce Jezusa. Możemy też zobaczyć, że Jezus prosi o modlitwę za głosicieli Ewangelii, o nowych głosicieli Ewangelii. I znowu, jak ja na to odpowiadam? Spotkanie z Jezusem owocuje modlitwą za tych, którzy głoszą Ewangelię, za tych, którzy pomagają w spotkaniu z Jezusem. I możemy się przyjrzeć, jak dziękujemy Jezusowi za tych, którzy nam mówią o Nim. Jak dziękujemy Chrystusowi za nich. Popatrzmy, żniwo wielkie, ale robotników mało. To jest troska Jezusa. Ważna troska, intymna troska, dzieli się nią tylko z najbliższymi. I jak my na tę troskę Jezusa odpowiadamy? Zakończmy naszą modlitwę rozmową końcową, która ma zebrać całą medytację. Odmówmy Ojcze Nasz, zróbmy znak krzyża i to będzie zakończenie naszej modlitwy. Przypomnę jeszcze o tym, żeby zrobić refleksję, w której notujemy to, co było podczas modlitwy. Fragment, do którego podawałem teraz wprowadzenie do modlitwy, był z Ewangelii świętego Mateusza z rozdziału 9, wersety od 27 do 38. Rekolekcje ignacjańskie w
życiu codziennym.